Lwy i tygrysy są największymi dzikimi kotami i szczytowymi drapieżnikami naszej planety. Oznacza to, że nie ma zwierząt, dla których są ofiarami. Ale co się stanie, jeśli między tygrysem a lwem zacznie się walka na śmierć i życie? Kto wygra, lew czy tygrys? Poznajmy teraz odpowiedź. Lew. Istnieją dwa rodzaje lwów, azjatyckie i afrykańskie. Te ostatnie są większe. Przeciętny dorosły samiec lwa afrykańskiego waży 250 kg przy długości tułowia około 2 metrów, z ogonem około 3. Wysokość wynosi z reguły od 90 do 115 cm. Tak duży kot może gonić ofiarę z prędkością 80 km na godzinę. Jego łapy wyposażone są w ostre jak noże pazury o długości 4 cm. Kły osiągają długość 8 cm. Z ich pomocą ten drapieżnik przegryza rdzeń kręgowy, tętnicę szyjną lub tchawicę. Zaciskając kły na ofierze, lew jest w stanie wywierać siłę 42 kg na centymetr kwadratowy. Jest to siła sześciokrotnie większa od siły ugryzienia człowieka. Tygrys. Istnieje 6 gatunków tygrysów. Wszystkie one występują w Azji. Największym gatunkiem jest tygrys amurski. Podobnie jak w przypadku lwów, samce tygrysów są większe od samic. Dorosły tygrys amurski waży około 300 kg. Ma około 2 metrów długości bez ogona, a jego wzrost wynosi 115 cm. Jest to największy dziki kot na świecie. Zaraz po nim plasuje się lew afrykański. W pogoni za zdobyczą tygrys amurski może osiągnąć prędkość 65 km na godzinę. Jego łapy wyposażone są w 10-centymetrowe pazury, co jest porównywalne z długością środkowego palca dorosłego człowieka. Wielkie kły są tak długie jak u kuzyna, a siła gryzienia tygrysa amurskiego jest prawie dwukrotnie większa niż lwa. Ten drapieżnik jest w stanie wywierać siłę 70 kg na centymetr kwadratowy. Tygrys waży więcej od lwa, ma dłuższe pazury i potężniejsze szczęki. Styl życia lwa. Lwy, w przeciwieństwie do tygrysów, żyją w stadach. Są to rodziny często składające się z jednego lub dwóch dorosłych samców, 5 lub 6 lwic i różnej liczby małych lwiątek. Na polowanie zwykle wyruszają lwice. Pracują w zespołach, stosując strategię zasadzki. Jedna lwica płoszy ofiarę i wpędza ją wprost w szpony innych, które czekają w zasadzce. Ten proces prawie zawsze kończy się sukcesem. Samce biorą udział w polowaniu tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład gdy wybór padł na dużą zdobycz. Razem z lwem lwice mogą zabić żyrafę lub słonia. Jednym z powodów tego, dlaczego lew rzadko bierze udział w polowaniu, jest jego bujna grzywa, która może być zauważona z daleka. Lwice dzięki jednotonowemu kolorowi futra zdają się wtapiać w trawę sawanny. Do najważniejszych obowiązków lwa należy odpoczynek. Lwy mogą spać nawet 20 godzin na dobę. Oprócz tego kopulowanie i jedzenie. Najpierw jedzą lwy, potem przychodzi kolejna lwice, a dopiero w ostatniej turze lwiątka. Ale głównym zadaniem lwów jest ochrona stada. Samce stale rywalizują o przywództwo nad stadem z innymi lwami i rzadko zdarza się, by samiec lwa żył w jednym stadzie dłużej niż 3 lata. Jeśli lew, głowa stada, zostanie pokonany przez rywala, jego potomstwo najprawdopodobniej zostanie uduszone. W tym samym czasie niektóre lwice pozwalają nowemu przywódcy na dokonanie tego aktu. Inne walczą na śmierć i życie o młode. Styl życia tygrysa. Wszystkie gatunki tygrysów żyją w lasach. W przeciwieństwie do lwa, tygrys to samotny łowca. Ten drapieżnik jest prawie zawsze w ruchu, poszukując zdobyczy. Poluje zarówno w dzień, jak i w nocy, zazwyczaj z zasadzki. Jego ubarwienie jest idealne do kamuflażu. Aby zabić ofiarę, tygrys postępuje podobnie jak lwy. Próbuje chwycić ją za gardło lub szyję. Jeśli atak się nie powiedzie, ofiara okazała się silniejsza, nie atakuje ponownie. Jeśli ofiara zdążyła się wyślizgnąć i uciec, nie traci sił, by ją dogonić. Terytorium łowieckie tego drapieżnika może obejmować 100 km kwadratowych. Rywalizacja z pobratymcami albo niedźwiedziami jest bardzo rzadka i zazwyczaj kończy się bez poważnych obrażeń. Walka nie jest dla tego drapieżnika najlepszym rozwiązaniem, gdyż poważna rana może doprowadzić do niemożności polowania, czyli głodu. Jak lwy i tygrysy walczą?
trakcie walki tygrys zazwyczaj staje na tylnych łapach i zadaje dużą liczbę ciosów przed nimi. Jego tylne kończyny są mocniejsze niż tylne kończyny lwa, co sprawia, że jest on niezłą maszyną do skakania. Jednak częste stawanie na tylnych kończynach i zadawanie dużej liczby ciosów to dość pracochłonne zajęcie. Dodatkowo ze względu na słabe podparcie, ciosy są szybkie, ale daleko im do maksymalnej siły, do jakiej zdolne jest to zwierzę. Lew zamiast serii szybkich ciosów uderza z precyzją. Ten drapieżnik zazwyczaj zadaje ciosy stojąc na trzech łapach. Ze względu na lepszą postawę wkłada w każdy cios potężną siłę. Lew ewoluował do walki, tygrys do polowania. Lew jest flegmatyczny i leniwy. W polowaniach uczestniczy rzadko. Wszystko robią za niego samice. Natomiast tygrys jest prawie zawsze na polowaniu. To urodzony zabójca. Jednak lew walczy częściej niż tygrys. Ma w tym więcej praktyki. A ten, kto walczy 3 razy w tygodniu, ma większe szanse pokonać kogoś, kto trenuje 5 razy w tygodniu, ale bez sparingów. Bo ten pierwszy ma lepsze umiejętności i większą odwagę. Walka jest w genach lwów. Lwy walczą o przywództwo od milionów lat. Jeśli lew nie stanie do walki, natychmiast przegra i nie będzie mógł przekazać swoich genów, co oznacza, że zawsze musi walczyć. Dla lwów nie jest to wcale czymś niezwykłym. Chociaż tygrys jest większy, ma większe pazury i mocniejsze szczęki, nie ma takiej ochrony jak lew, czyli grzywy. Bardzo utrudnia ona przeciwnikowi dotarcie pazurami lub paszczą do tętnicy szyjnej lub kręgów szyjnych. Tygrys poluje samotnie od milionów lat. Z natury jest bardziej ostrożny niż lew. Ten drapieżnik polega tylko na sobie i dlatego ma tendencję do unikania poważnych urazów. Tygrys nie jest przyzwyczajony do tego, że stawia mu się poważny opór. Ten drapieżnik podczas walki zachowuje się z reguły tak, jakby miał przypływ adrenaliny, czyli na podobieństwo człowieka, który w sytuacjach stresowych rumieni się, ucieka lub wręcz przeciwnie, panicznie atakuje. W walce z innym przeciwnikiem tacy ludzie z reguły bardzo szybko się męczą. Lew podczas walki zachowuje się tak, jakby miał przypływ noradrenaliny. Jest spokojny, zachowuje zimną krew, jest bardziej wytrzymały psychicznie i fizycznie w sytuacjach stresowych. Co ciekawe, w starożytnym Rzymie gladiatorów wybierano spośród niewolników na podstawie koloru, jaki ich twarz nabierała pod wpływem strachu. Jeśli twarz stawała się czerwona, niewolnik był eliminowany. Jeśli blada, niewolnik stawał się gladiatorem i mógł wywalczyć sobie wolność na arenie. O stosunku do lwa jako posiadacza ogromnej mocy świadczą liczne rzeźby, które przetrwały we Włoszech od czasów starożytnego Rzymu. Właśnie w starożytnym Rzymie lew ugruntował sobie reputację króla zwierząt. W tamtych czasach Rzymianie oglądali walki różnych zwierząt i czcili tego, który zwyciężał. Dzięki za oglądanie.